Witam serdecznie, z tej strony Damian Stelmach. Od kilku już ładnych miesięcy przekazujemy Wam z Mirkiem naszą wiedzę i umiejętności związane z systemami opartymi na jądrze Linux. Jak do tej pory z naszych filmów dowiedzieliście się, jak zarządzać w pewnym stopniu oczywiście serwerem Ubuntu, jak postawić desktopowego Linuxa na tym samym dysku, na którym pracuje Windows, no i jak stawiać pierwsze kroki w CTF-ach, gdzie również wykorzystywane są narzędzia Linuxowe ułatwiające odszukiwanie flag. Dzisiaj również zajmiemy się Linuxem, a film ten stanowić będzie swoistą klamrę zamykającą temat współpracy i współdziałania Windowsa i Linuxa. Wiecie już, że z Linuxa można korzystać poprzez maszyny wirtualne lub też zainstalować go obok Windowsa na odrębnej partycji. O instalacji Linuxa jako podstawowy system nawet nie wspominam, bo to rzecz oczywista. To są fajne i ciekawe opcje, jednak nie pozbawione wad. O tych wadach dzisiaj mówić nie będziemy, wszak każdy, kto zna i stosuje te rozwiązania, doskonale orientuje się w ich ułomnościach. Skupimy się natomiast na trzecim sposobie, na trzeciej metodzie umożliwiającej koegzystencję i użytkowanie tych dwóch systemów. Metodzie, która niweluje większość niedogodności związanych z wykorzystaniem tych dwóch wcześniej poznanych. Ta trzecia droga również nie jest idealna, wszak na świecie idealne rzeczy nie istnieją, ale moim i nie tylko moim zdaniem w pewnych konkretnych sytuacjach to rozwiązanie jest najbardziej efektywne i optymalne. Zanim rozwinę ten nieco enigmatyczny wstęp, chcielibyśmy podziękować w tym miejscu wszystkim widzom, którzy podsunęli nam pomysł na to wideo. Ale przede wszystkim chcieliśmy podziękować naszemu przyjacielowi, Michałowi, który na co dzień pracuje jako programista i który również jakiś czas temu podrzucił nam kilka informacji na ten temat. Wielkie pozdro dla Ciebie, mały. Pozdro, mały. Dzisiejszy epizod został zasponsorowany przez firmę NordVPN, dzięki czemu nie widzieliście na początku wideo reklam. Jak pewnie wiecie, VPN to usługa tworząca dla nas w internecie bezpieczny, szyfrowany tunel, który chroni naszą tożsamość. Dzięki połączeniu VPN łatwo możemy zmienić np. lokalizację, z której się łączymy, co przydaje się np. w ominięciu ograniczeń lokalnej oferty Netflixa. VPN zwiększa naszą anonimowość, bezpieczeństwo, a także ogranicza szpiegowanie nas w sieci, no ale też usługa ta, dostarczana w odpowiedniej jakości i szybkości, jest płatna. Sponsor tego wideo, firma NordVPN, to potentat na tym rynku. Laureat nagrody Best VPN Awards 2020. NordVPN to prawie 5000 serwerów w blisko 60 krajach świata. Firma dostarcza dla klientów łatwą w użyciu i dostępną na wiele platform aplikację, a w ramach jednego płatnego konta można ustanowić aż do 6 jednoczesnych tunelowanych połączeń. Jeśli ktoś z Was byłby zainteresowanym posiadaniem takiej usługi zwiększającej bezpieczeństwo, to NordVPN przygotował specjalnie dla widzów naszego kanału kod promocyjny. Wystarczy udać się pod adres nordvpn.org/pasjainformatyki i tam użyć kodu pasjainformatyki, pisane oczywiście jako jedno słowo. Otrzymacie wówczas 70% zniżkę na 3-letni plan i dodatkowo dzięki promocji pierwszy miesiąc gratis. Link znajdziecie w opisie filmu i zapewne gdzieś w podpiętym na dole komentarzu. Oczywiście zawsze upewnijcie się, czy kod na pewno działa w koszyku, w zależności od tego, kiedy oglądacie ten film. Firmie NordVPN dziękujemy za wsparcie kolejnego filmu i cieszymy się, że taka promocja i taka oferta została ponownie dla Was udostępniona. Tyle jeśli chodzi o sponsora, teraz przejdźmy do właściwej treści odcinka. Windows Subsystem for Linux, bo o tym będzie dzisiaj mowa, doczekał się drugiej, ulepszonej pod wieloma względami wersji, która od majowej, bardzo skądinąd problematycznej aktualizacji 10, udostępniony został dla wszystkich, bez względu na to, czy mają na pokładzie swoich kompów wersję Home czy Professional. Cóż to takiego jest ten WSL? Coś, słuchajcie, co jeszcze kilka lat temu nie śniło się filozofom, stało się faktem. Windows otworzył się na Linuxa tak bardzo, że teraz te dwa systemy mogą pracować wspólnie. Tak, pracując na Windowsie, możemy mieć dostęp do Linuxa w postaci terminalowej, a po instalacji dodatkowego softu nawet w wersji desktopowej, bez konieczności użycia typowej maszyny wirtualnej czy instalacji Linuxa na osobnej partycji. Szczegóły techniczne tego rozwiązania zostawmy sobie na potem, teraz zobaczmy, jak takiego Linuxa odpalić na Windzie. Z miejsca zaznaczam, że możliwość instalacji feature'a obsługującego WSL-a dostępna jest tylko dla osób, których dziesiątki są w wersji minimum 19.03. To dla wersji pierwszej WSL-a oraz 2004 dla wersji drugiej. Przed próbą implementacji na swoich kompach tego feature'a odpalcie sobie program WinVer, który pokaże Wam, jaką wersją systemu dysponujecie. Pomimo tego, że ta majowa aktualizacja przysparza sporo problemów i nie zawsze dostępna jest z poziomu apki Windows Update, ja postanowiłem poświęcić się dla dobra edukacji i zainstalowałem ją ręcznie. Jeśli również chcielibyście mieć już taką aktualizację u siebie, możecie wymusić jej instalację, korzystając na przykład z tej stronki. Link zostawię Wam w opisie. U mnie ta nowa wersja dziesiątki działa na wszystkich kompach bardzo dobrze, również na maszynach wirtualnych i nie mam do niej żadnych zastrzeżeń. Samą instalację funkcji WSL-a możemy wykonać za pomocą instalatora usług lub też poprzez PowerShell. Ja pokażę Wam, jak to zrobić poprzez instalator usług, który sobie teraz odpalę. Możecie też dostać się do tego instalatora poprzez panel sterowania i dalej programy i funkcje. Tutaj zaznaczamy sobie dwa składniki.
platformę wirtualnych maszyn, a także podsystem Windows dla systemów Linux. Czekamy chwilkę, aż Windows zrobi swoje, no a potem oczywiście restartujemy kompa. Ok, jesteśmy z powrotem. WSL w pierwszej wersji gotowy do pracy. Zanim zobaczymy, jak zrobić update do wersji drugiej, pokażemy, jak postawić pierwszego Linuxa, bo dla większości użytkowników ta pierwsza wersja będzie zupełnie wystarczająca. Odpalamy sobie sklep i w szukajce wpisujemy Linux. Jak widzicie, ilość dostępnych dystrybucji jest całkiem spora. Każdy znajdzie coś dla siebie, a co ważne, słuchajcie, Linuxów na swoich kompach możecie postawić wiele i będą to niezależne systemy. Ja zainstaluję Ubuntu w najnowszej wersji. Wybieramy, no i czekamy. Logować się nie chcę, więc to okienko wyłączę. Teraz możemy rozpocząć proces pobierania potrzebnych plików. To okienko również nie jest mi potrzebne. Ok, teraz czekamy, aż Windows pobierze potrzebne mu pliki. No ok, pliki pobrane, teraz dopiero zaczyna się proces właściwej instalacji systemu, który realizowany jest zupełnie bez naszego udziału. Na koniec podajemy tylko nazwę użytkownika, dwa razy hasło, no i już możemy śmigać. Zanim słuchajcie pośmigamy, to pokażę Wam teraz bardzo fajną apkę, która jest nową wersją terminala Windowsowego, całkowicie odmienionego z szeregiem ciekawych funkcji i opcji. Wracamy do sklepu i wyszukujemy Windows Terminal. Pobieramy i instalujemy. Ten nowy terminal, słuchajcie, to całkiem spoko sprawa. Pozwala używać kart, predefiniowanych skórek, skrótów klawiszowych, a przede wszystkim obsługuje Unicode oraz UTF-8, no i jest oczywiście kompatybilny z WSL-em. A tak właśnie się prezentuje. Domyślnie umożliwia korzystanie z PowerShell'a, tradycyjnego CMDK, Azure'a, no i oczywiście zainstalowanego Linuxa w wydaniu WSL. Wygląd poszczególnych terminali możemy sobie modyfikować niezależnie. Multum predefiniowanych motywów znajdziecie na tej stronce. Link również pozostawię Wam w opisie. Możecie sobie tutaj, słuchajcie, sprawdzić, jak wyglądają poszczególne motywy, no i pobrać ten, który Wam odpowiada. Można również pobrać za jednym zamachem wszystkie motywy w jednym pliku i ja też tak zrobię. Odpalamy sobie, słuchajcie, ten pobrany plik i skopiujmy sobie tutaj, powiedzmy, kilka pierwszych motywów. Następnie edytujemy plik ustawień i w sekcji schematy, to jest tutaj, wklejamy skopiowany kod. Ten przecinek usunę, bo skopiował mi się nadmiarowo. Ok, teraz te poszczególne schematy, szablony czy jak tam chcecie to sobie nazwać, możemy podłączyć pod określony terminal. Wystarczy skopiować nazwę i dalej w ustawieniach określonej konsoli, te znajdują się nieco wyżej, dodać opcję Color Scheme dla określonego terminala. U mnie to będzie PowerShell. Jako parametr wklejamy nazwę szablonu, pamiętając, aby to wszystko było w cudzysłowiach. Powyżej wstawiamy jeszcze przecinek. Ok. Po zapisie pliku zmiany są wprowadzone od razu, jak widać. Jeszcze jedna kwestia, jak już tutaj jesteśmy. Jak mówiłem, po odpaleniu terminala uruchamia się domyślnie konsola PowerShell. Jeśli chcecie na przykład od razu odpalić Linuxa, to jego ID należy wkleić tutaj. Teraz domyślnie po uruchomieniu apki połączymy się z określoną dystrybucją Linuxa. Wszystkie możliwe opcje ustawień, taki powiedzmy manual do tego nowego terminala, znajdziecie odpalając domyślny plik ustawień. Wystarczy, że przytrzymacie Alt na klawce i uruchomicie ustawienia. Jakiekolwiek zmiany ustawień w tym pliku są ignorowane, dlatego tutaj niczego nie modyfikujemy, ale jest to fajna baza wiedzy dotycząca chociażby dostępnych skrótów klawiszowych. Sama praca w terminalu jest moim zdaniem bardzo intuicyjna. Do dyspozycji mamy, jak już wspomniałem, całą masę skrótów klawiszowych. Przykładowo, jeśli chcemy uruchomić nową kartę z konkretną konsolą, wybieramy Shift plus Ctrl oraz liczbę, która jest jej przyporządkowana. Ja pod jedynką mam PowerShell'a, tak więc wybieram na klawce Shift Ctrl 1, no i nowy PowerShell odpalony. Super fajna opcja to możliwość dzielenia ekranu. Wybierając kombinację klawiszy Alt, Shift i Plus, dzielę ekran pionowo i mam teraz dostęp do konsoli na dwóch ekranach. Po lewej stronie PowerShell, po prawej Ubuntu. Ten mechanizm uruchamia na dzielonym ekranie domyślny terminal. Ja mam ustawione Ubuntu, dlatego też taka kombinacja uruchomiła mi właśnie Ubuntu tutaj. Mogę teraz pracować w dwóch konsolach praktycznie w tym samym czasie. Fokus zmieniamy przytrzymując Alt i wybierając strzałkę kierunkową. Opcji konfiguracyjnych w tym terminalu jest, słuchajcie, cała masa. Resztę do obadania pozostawiam Wam. Tyle jeśli chodzi o tą nową apkę. Wracamy do meritum. Po zainstalowaniu podstawowych składników WSL-a oraz określonej dystrybucji Linuxa, domyślnie pracuje on w wersji pierwszej. Możemy sobie to sprawdzić, wydając w PowerShellu polecenie WSL z opcją L oraz V. Opcje, których ja tutaj użyłem, dostępne są od majowej aktualizacji, dlatego jeśli jej nie zainstalujecie, dostępu do nich nie będziecie mieć. Ważne, żeby o tym pamiętać.
Pytanie, co może dać ten cały WSL zwykłemu zjadaczowi chleba? No słuchajcie, przede wszystkim mamy do dyspozycji wszystkie narzędzia, jakie w swoim arsenale ma Linux, bez konieczności instalacji dodatkowego softu. W tym miejscu muszę odszczekać swoje słowa, które wypowiedziałem kilka miesięcy temu w trzecim odcinku konfiguracji Ubuntu. Powiedziałem wówczas, że konsola Linuxowa udostępnia szereg narzędzi do zarządzania danymi, plikami i katalogami, o których użytkownicy Windowsa mogą tylko pomarzyć. Teraz już wiem, że marzenia się spełniają. Wszelkiej maści narzędzia Linuxowe, LS-y, katy, diffy, grepy czy inne stringi, dostępne są teraz dla każdego, wystarczy, że zaimplementuje na swojej windzie WSL-a. Zobaczcie, LS-em łatwo możemy wyświetlić zawartość katalogu, katem zawartość pliku, a grepem odfiltrujemy sobie na przykład model procesora. Wszystko pięknie hula, tak jak na zwykłym Linuxu. Jeśli macie jakieś ulubione apki Linuxowe, to również tutaj można je odpalać. Ja na przykład lubię korzystać z menadżera plików Midnight Commander i również z tej apki mogę tutaj korzystać. Nie bez znaczenia jest również bezproblemowy dostęp do plików, zarówno do plików Linuxowych z poziomu Windows, jak również w drugą stronę. Domyślnie po uruchomieniu określonej dystrybucji, naszą lokalizacją bieżącą jest profil Windowsowego usera, na jakim pracujemy. Partycje naszego fizycznego dysku twardego są zamontowane w katalogu MNT, do którego mamy pełny dostęp, dlatego też bez problemu możemy korzystać z danych, których do tej pory używaliśmy tylko na Windowsie. W odwrotnym przypadku, kiedy to chcielibyśmy dostać się do plików Linuxowych, możemy użyć do tego ścieżki UNC. Integracja tych obu światów idzie nawet dalej. Z poziomu konsoli Linuxowej możemy bez problemu uruchamiać również niektóre Windowsowe apki. Wystarczy wpisać nazwę, nie trzeba nawet grzebać w ścieżkach. Pojawia się pytanie, a jak to działa? Jak to jest, że ten Linux jest teraz na windzie? No słuchajcie, sam pomysł nie jest specjalnie nowy czy innowacyjny. Mamy tutaj do czynienia z typowym emulatorem, który fachowo nazywany jest warstwą kompatybilności z jądrem Linux. Emulatory pozwalające na takie zabawy, no może nie takie, ale dające już możliwość korzystania z narzędzi Linuxowych, dostępne były od dawna. Emulatory oczywiście mają swoje wady i nigdy nie jest to dedykowany system, a całe to nazwijmy tłumaczenie międzysystemowe, które pozwala na takie zabawy, zawsze generuje opóźnienia. Deweloperzy Microsoftu dostrzegli już jakiś czas temu wady takiego rozwiązania i postanowili całkowicie przebudować WSL-a. Zmieniona została zupełnie architektura i teraz mamy do czynienia nie z emulacją, ale z pełnowartościowym jądrem Linuxowym. W drugiej wersji stosowana jest wirtualizacja. Dokładniej rzecz ujmując, jest to okrojona wersja Hyper-V, przy czym należy zaznaczyć, że samego Hyper-V nie instalujemy na kompach, wdrażając WSL 2. Takie rozwiązanie po pierwsze jest znacznie bardziej wydajne, ponieważ nie mamy tutaj do czynienia z opóźnieniami generowanymi przez emulację, ale przede wszystkim nie jest to proteza, która udaje Linuxa, lecz pełnowartościowe jądro Linuxowe. Dla większości użytkowników, prawdę mówiąc, nie ma wielkiej różnicy, czy używać będą pierwszej czy drugiej wersji, ale są też tacy, którym różnicę to zrobi. Zaliczyć do tej grupy z całą pewnością należy web deweloperów i devopsów, którzy korzystają z narzędzia zwanego Dockerem, czyli systemu konteneryzacji zasobów, który w WSL 2 jest dostępny. Docker w dużym skrócie to oprogramowanie, które pozwala tworzyć kontenery dla aplikacji z różnymi ustawieniami, wersjami środowisk programistycznych i frameworków, które są od siebie niezależne. Można powiedzieć, że to takie wirtualne maszyny, ale nie dla całych systemów operacyjnych, ale tylko dla aplikacji. To dla deweloperów ogromne ułatwienie, ponieważ nie muszą używać osobnych wirtualnych maszyn dla każdego z projektów, nad którymi pracują. Niestety i ta róża zwana WSL 2 nie pozbawiona jest kolców. Jeśli korzystacie na swoich kompach z VirtualBoxa, to upgrade WSL-a do wersji drugiej może spowodować problem z działaniem maszyn. Jeśli u Was będzie działać, to bez problemu dajcie znać w komentarzu. W moim przypadku wygląda to tak, iż próba odpalenia Windowsa na VirtualBoxowej maszynie wirtualnej po upgrade'ie do WSL-a 2 kończy się niestety porażką. System po prostu się nie ładował. Dotyczy to zarówno desktopowych wersji, jak również serwerowych. Na szczęście Linuxowe serwery działają tutaj normalnie. Rozwiązaniem dla niektórych może być przesiadka na VM Playera, bo tam windy odpalają się w miarę normalnie. Jednak dla mnie to marne pocieszenie, ponieważ zwyczajnie nie lubię korzystać z tego hypervisora. Zaznaczam, że moje testy odbywały się na najnowszych wersjach oprogramowania do wirtualizacji. Słuchajcie, również upgrade WSL-a do wersji drugiej na zwirtualizowanej maszynie się nie powiódł, ponieważ system informuje, że określony składnik systemu nie został zainstalowany, no co jest bzdurą, bo zainstalowany jest. Dotyczy to zarówno VirtualBoxa, jak i VMPlayera i nie pomaga tutaj nawet włączenie zagnieżdżonej wirtualizacji, która teoretycznie powinna zezwalać na takie manewry. No cóż, trudno. Tak czy inaczej, słuchajcie, biorąc pod uwagę fakt, iż WSL 2 korzysta z wirtualizacji, łączenie go z innym niż Hyper-V oprogramowaniem może, zaznaczam może, przysporzyć problemu w działaniu maszyn.
Biorąc pod uwagę te niedogodności, należy się zastanowić, czy tak naprawdę update do wersji drugiej jest nam w ogóle potrzebny. Zakładając, że część z Was, chociażby dla testów, będzie chciała sobie taki update wykonać, to ja pokażę, jak to zrobić na swoim fizycznym sprzęcie. Można do tej aktualizacji podejść na dwa sposoby. Można przekonwertować zainstalowane już systemy do wersji drugiej, wszystkie albo tylko wybrane. Można również ustawić całe środowisko tak, aby każda nowa instalacja odbywała się już w wersji drugiej. Oznacza to mniej więcej tyle, że jedno distro możemy mieć w wersji pierwszej, a inne wersji drugiej w zależności od potrzeb. Cały proces upgrade'u musimy rozpocząć od zainstalowania apki, która dokona aktualizacji jądra Linuxa. Apkę tą pobieramy sobie ze stronki Microsoftu. Po instalacji tego dodatku odpalamy sobie PowerShell. Najpierw zobaczmy, jak przekonwertować zainstalowaną już dystrybucję, ja mam tutaj Ubuntu, do wersji drugiej. Pierwsza sprawa to nazwa, należy ją sprawdzić dokładnie, bo będzie potrzebna przy konwersji. Wydajemy znane już polecenie WSL z parametrami L oraz V. Ok, nazwa to Ubuntu, więc możemy zaczynać konwersję. Wydajemy polecenie WSL, dwa myślniki, set, version, Ubuntu, no i numer 2. Chwilę to trwa, no ale niespecjalnie długo. Teraz już jest wszystko cacy i nasz Ubunciak jest już na drugim levelu planety WSL. To jest jedna z możliwości. Teraz pokażmy tą drugą. Zakładając, że chcemy, aby wszystkie nasze nowe dystrybucje, pamiętajcie, że możemy ich mieć kilka, mają być instalowane w wersji drugiej, możemy ustawić odpowiednio WSL-a. Do tego możemy użyć polecenia WSL z opcją Set Default Version ustawioną na 2. To załatwi sprawę. Zobaczmy, czy tak faktycznie będzie, instalując sobie dystrybucję Kali. Ok, Kali już jest. No to wracamy do PowerShell-a i odpowiednie polecenie. Jak widać, Kali zainstalował się już w wersji drugiej WSL. Ok, króciutko podsumowując, to co do samego użytkowania systemu WSL, to muszę powiedzieć, że u mnie spisuje się całkiem spoko. Fajnie, że Microsoft wreszcie dostrzegł potęgę Linuxa i pozwolił na taką symbiozę tych dwóch systemów. Powiem tak, jeśli o mnie chodzi, to super inicjatywa. Osobiście lubię korzystać z linuxowych narzędzi terminalowych, a jak do tej pory, zwyczajnie musiałem korzystać z maszyny wirtualnej. Teraz już nie muszę. Pojawia się pytanie, czy tym ruchem Microsoft nie zrobił niedźwiedziej przysługi systemom z logiem Pingwina i czy tego typu działanie nie odzwyczai użytkowników Linuxa. Moim zdaniem niekoniecznie. Kto będzie chciał używać Pingwina, będzie go używał i nie zmieni tego nawet Bill ze swoją świtą. Społeczność Linuxowa jest tak wielka i tak świadoma, że nie da się tak łatwo przeciągnąć na złą stronę mocy. Zanim słuchajcie, zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie, pokażę Wam jeszcze, jak do tego terminalowego Linuxa podłączyć pulpit, tak aby można było z określonej dystrybucji korzystać również w trybie graficznym. Taką możliwość pokażemy sobie na zainstalowanym przed chwilą systemie Kali. Zaczniemy od tego, że doinstalujemy sobie środowisko graficzne. U nas będzie to lekki system XFCE4, ale oczywiście podobną konfigurację da się przeprowadzić dla innych interfejsów graficznych, takich jak GNOME czy KDE. Zaczynamy od aktualizacji repozytoriów. Teraz właściwa instalacja interfejsu graficznego. Użyjemy do tego standardowego polecenia instalacyjnego. Po wybraniu odpowiednich pakietów rozpoczyna się proces instalacji. Jedyne co musimy zrobić, to wybrać język. Ok, po chwili wszystkie potrzebne pakiety interfejsu graficznego mamy zainstalowane. Teraz doinstalujmy sobie jeszcze softik, który pozwala na zdalne łączenie z graficznym pulpitem. Ok, teraz jeszcze tę apkę sobie odpalimy. No i możemy próbować się połączyć. Potrzebować będziemy do tego adres IP naszego Kalego. Ważne, słuchajcie, że jest to zupełnie inny adres niż lokalnego hosta. Polecenie IPA. No i tutaj mamy adres, którego użyjemy do połączenia. Odpalamy teraz pulpit zdalny, no i wklejamy IP. Po chwili mamy ekran logowania. Używamy oczywiście tego samego loginu i hasła, który ustaliliśmy przy instalacji. No i jest. Mamy Linuxa w wersji graficznej, który działa razem z Windowsem. Magia. Ok, kończąc już powoli ten odcinek, jeszcze raz dziękujemy firmie NordVPN za zasponsorowanie wideo. nordvpn.org /pasjainformatyki. To jest link do możliwości uzyskania 3-letniego planu ze zniżką 70% oraz pierwszym miesiącem gratis. Przy okazji dziękujemy również wszystkim patronom, którzy wspierają naszą pracę. Tyle ode mnie na dzisiaj w tym nieco luźniejszym niż zazwyczaj odcinku. Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do oglądania kolejnych naszych produkcji. Udanych wakacji! Pozdrawiamy!